Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Dzisiejsze plenum odbywa swe obrady bezpośrednio po dokonaniu przez państwo zmian cen detalicznych. Konieczność tego kroku została naświetlona w liście Biura Politycznego do Organizacji Partyjnych, a także w dokumentach dzisiejszego plenu. Jeśli obniżki cen przyjmowane są przez społeczeństwo z zadowoleniem, to podwyżki są niepopularne i zawsze spotykają się z krytyką, niezależnie od tego, czy krytyka jest lub nie jest uzasadniona. Dokonana zmiana cen detalicznych znajduje głębokie uzasadnienie. Jeśli zatem sprawa ta wypływa, czy wypływać będzie w takiej lub innej formie na zebraniach partyjnych, nie należy unikać dyskusji, lecz trzeba ją gruntownie naświetlić. Argumenty do tej dyskusji muszą być komitetom partyjnym dostarczone poprzez, dodatkowo muszą być opracowane przez Komitet Centralny Partii. Zmiana cen detalicznych, obliczona na zmianę struktury spożycia ludności, jest pierwszym poważnym krokiem na tej drodze. Nie pociągnie jednak za sobą głębokich przeobrażeń w strukturze spożycia. Nowe, wyższe ceny na mięso i przetwory mięsne ograniczają wprawdzie popyt na te towary, lecz nie stworzą sytuacji, w której